Fajnie, wenn du beim Otto Wajawas ulubiony stand-up. Ja tak chciałem wam dzisiaj przedstawić to, co nabyłem do mojej nowej armii i to, co jest na pewno nie wymyślicie. Ale tutaj. Pewnie się spodziewacie za to żołnierze albo jakieś nowe maszyny, ale nie. To jest coś kompletnie nowego, co zobaczcie. O, tak. Dobyłem i nabyłem nowe oddziały do mojego wielkiego imperium. Na przykład to, co mam tutaj, to jest tą mocna i tą sześcionogą maskę snajperów, te dziwne stwory i skimbali. Chciałbym podwoić produkcję i dać tutaj snajperów, ale jak widać nie mogę, bo mam za mało miejsca, a ja planuję to ulepszyć. Tylko nazbieram kolejne pieniądze i jak to jest mi się zmienia, nie wolę. Teraz załaduję jednostki, które będą tak się juchu i upi. Jeszcze dzisiaj nagram najlepszą epic defense na całym świecie i zobaczycie, co moje oddziały umią, a czego nie. I te wszystkie bym chciał dać tam, ale mam za mało miejsca, więc tego tutaj nie dam. Tu nie jedzie. Na co ja wam tam będę miał, co inne. Ja widzieliście, lotnisko się ulepsza, czyli tam naprawdę unitansko. I tak. Tu się ulepsza, to też. Widzicie, mamy wszystkie kosiary wyszły. Wyszósł w tym levelu, co jest fajne. O. Ładuj, ładuj, ładuj. Do tak. O, fuli już mam. Zobaczcie, co ja tam mam. I tu, i tu, tak, użyję. No. Teraz mam w trzech kosiach po 6 żołnierzy z minigun, a za 3 godziny, 30 minut i 30 sekund pokażę wam ten epic do końca. Ja wam szczękę opadnie, że mam tak dużo oddziałów i jednostek. Szkoda, że nie razemy z tamtego szturmu z około tej kościoła i nie ma szturmu z miniganem, ale co tam. Chyba już mam wszystko co do tych kościoła i do tych i no a to mam wszystko, bo co by tam jeszcze było. No. Ja tam znowu mam. To nieco mi się załadu, bo nie pasuje. O, ja tego nie chcę, ja musiałam wymienić się z trybem czarnym. Sąd to pecha. O, zapomniałem wspomnieć, że ja jeszcze mam żołnierzy z tym, z jetpackiem. A, no, ja jeszcze odblokowałem wszystkich, ale mam tylko tą czynnego maszynę i tylko z tym, a te trzy to może jeszcze tam dam. Ale później co będzie, to dam snajper. Spełnować snajper i te maszyny. A nie wiem co tam jest tutaj jeszcze. Dobra, więc a tak. Możecie mnie znaleźć tu na tym bar, gdzie jest głowa rebelianta i hełm szturmowca, to tam ja jestem. Będę również szturm topę, bazę na takie to. Nie wam. Dobra, dawaj, atakujemy.
Bardziej wolę atakować niż siedzieć w bazie i nic nie robić. O nie, ale mu hajsu. No to jest. Zobaczę, czy ten gbur, rebeliant, ma ochronę. Nie ma ochrony, no haha. Dobra, to my możemy go zaatakować. Chuda. No, lepiej atakować niż nic nie robić. Dawaj, dawaj. Bum. No i już wygrałem, bo mam... albo i nawet nie, bo mam tak 51%. Chyba ze zniszczonej. I musimy je zniszczyć. A i jeszcze inny 10, albo... No może tam trochę trzeba zniszczyć, nie wiem dokładnie, bo jestem słaby z matmy. Ale warto zniszczyć. Chyba serde. Po Epic Defense nagram odcinek na Endor. Czyli na... O, już mam 50, to... A nie, moi drodzy filmowcy. Ale później możemy to zrobić na Endor. Ja zrobię taki odcinek, bo ja mam teraz fajnego filmowca. Pokazywałem Evans, Hall, Head, Hall, Sand, Shortopa czy coś. Ale to nie ważne. Jeszcze inna jedna bitwa i kończę. Wiecie, subskrybujcie mnie, to za 5 subskrypcji będzie odcinek specjalny. Rozumiecie? To czekam aż pełni. O, zadanie wykonane, fajnie. I zobaczymy, co w tym złotym kontenerze dostanę, bo nie wiem. Srebro. Następny. Shortopa. No. Jakbyście się zastanawiali, co to za dźwięk, to będzie tak się bawię. Dobra, nie bawię. Nie wiem, zobaczę, co to jest. Jaką mam ochronę. O, nie, na wyszaniu. Dobra, musimy tak. Pokonam bazę Berlin, drugi raz i kończę odcinek, a zapowiedź odcinka jest taka. Nie, dobra. Nie ważne to było.
da hat bei dem Mittel nicht sein. Da hat er den da. Teraz tego zabiję, bo rzadko go używam. O już. Dobra, powinno się wszystko załadować. 40 sekund, dobra. Oj, 40 sekund, może. Dziesięć sekund. Już dawno. Nie wiem. O, ja widzicie, do idealka mi się coś spojrzała. Nie mogę się tego spodziewać. Dobra, nie zakończę ten odcinek po tej bitwie. Oh yeah. Dobra. Odeję. Dobra, a wygoduję to. I to. I to. Nie to, nie to. Kurwa, strzelaj, juhu. Zatem tam jest na tego czerwonego i... O, już to ruszam. Hmm.
To jest naprawdę fajna gra, ja ją polecam, ale to jest na poziomie, więc na początku poziom w poziomie drugim albo w trzecim już zdobywacie zawsze 100%. Albo zawsze w drugim levelu zdobywacie 100%. Zależy. Ale ma hajs. Dobra, atakuję. Rebelianci, o matko, tylko nie oni. Chyba, że oni najpierw zabiją moich żołnierzy, a ja pewnie pozabijam ich. I to będzie najłatwiejsze pod słońcem. Dwóch żołnierzy? Zobaczymy. O Jezu, już pędzą. Maszyny. No. Dobra, możemy już dobrze zabijać tą ochronę. To bym mało nie moja oddział skończyła. No i tak jest trochę tych oddziałów skończyły. Mało nie oddziały. Znaczy nie wygrałem, ale mam moje oddziały się naprawdę bardzo wielkie. Mają trzeba dojść ze mną. No dobra. 40, jestem na 10%. Kurde, maszyna mi zniszczyła. Ale mam jeszcze 3. Widzicie, to jedna na drugą zeszła. O, jest. Ja mam 2 gwiazdki. I 25 sekund bitwy. Piu, 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 piu. No i po maszynie. Tak nie dużo, a nie zawsze kosztują. Dobra, to by było jednak nie tyle, ale... Dobra. Słuchajcie, to jest nawet najlepsza gra pod słońcem. Więc... Więc pamiętajcie, nie poddawajcie się rebeli, ja was zaatakuję. Bierzcie te karty, które wam pokazałem z maszynami i szturmowcami, to oni będą wam wychodzić. Za każdym ataku rebeliantów. Szturmowców z każdej mojej kosiary wychodzi 3. Z każdej kosiary snajperów wychodzi ino 1, a razem jest ich 3. A z tej... Fabryk wychodzą, a z drugiej strony. Ma. Piękne. Gra. Pamiętajcie, niech moc będzie z wami.